Mój przepis na szpinak na gęsto. Szpinak mrożony, smażony na masełku z czosnkiem, z cebulą. Zaraz oczywiście to osolę jeszcze, doprawię ziołami, a potem trzeba będzie to zalać trochę wodą, pogotować. Jak się wygotuje woda, to dodam mozzarellę tartą. Gotuję szpinak, aż się wygotuje cała woda. Wtedy dodam ser, mozzarella tarta żółta. A tu już patelnik grzeje, zaraz burger wołowy wrzucam. Wołowinka już na patelni. Ważne jest to, żeby wołowiny w trakcie przygotowywania nie solić, dlatego że ona wtedy puści soki, będzie sucha. Wołowinę się soli dopiero po zdjęciu z patelni. Wołowinka już daje o sobie znać, że jest gotowa. Szpinak odparował, więc teraz jedno jajko do tego i mozzarella tarta, garść. Żółtka nie rozbijam, najpierw mieszam samo białko, żeby białko się ścięło. Jak białko się zetnie, dopiero wtedy rozbiję żółtko, żeby żółteczko zostało lekko surowe, lekko miękkie. Wtedy zachowa więcej wartości odżywczych. Tak, i teraz wrzucam ser i rozbijam żółtko. Teraz po zdjęciu wołowinka doprawiona. Widzimy, że po posoleniu troszeczkę puściła tutaj soku. Mamy szpinak na gęsto z jajkiem, z mozzarellą, dużo białka. Jajko też neutralizuje po części szczawiany, które są zawarte w szpinaku, czyli substancję antyodżywczą, która by nam trochę tych wiązała składników odżywczych. No i gotowe do jedzenia.